dobrze wiedzieć, jak to hasło jest zbudowane, jakie elementy w tym haśle powinny się znaleźć. Zobaczcie, mamy taki, można powiedzieć, nagłówek. Imię i nazwisko danej osoby, daty urodzenia, śmierci, miejsce śmierci, czyli podstawowe informacje biograficzne, plus najbardziej podstawowe informacje, kim ta osoba była, w jaki sposób się zasłużyła. Dalej w tej części takiej górnej jest tak zwany infobox, czyli taka tabelka z też podstawowymi informacjami. I ona jest o tyle cenna, że jak na telefonie przeglądacie, na komputerze też, to często informacje, które są w infoboksie, pokazują się na wierzchu, więc warto, żeby hasła miały infoboksy, bo wtedy są lepiej wyszukiwalne. I zobaczcie, tu jest powtórzenie tych podstawowych informacji, czasami jest coś więcej i te infoboksy różnią się w zależności od tego, o kim mowa, bo tutaj jest infoboks poświęcony naukowczyni. Ten infoboks wygląda tak, że jest tam właśnie miejsce na uczelnię, ale może być też inny infoboks dla władczyni i wtedy będzie, do jakiej dynastii należy, albo od którego do którego roku rządziła. Później mamy sekcję, gdzie są informacje o życiu. Najczęściej jest tak, ja się będę skupiała dzisiaj na biogramach, ale wiadomo, że hasła mogą być inne, problemowe. Najczęściej jest tak, że piszemy ten biogram chronologicznie, ale czasami zdarza się tak, że trochę lepiej jest opowiedzieć o danej osobie bardziej kategoriami. Na początku będzie tak ogólnie o jej życiu, później będzie o rzeczach, które napisała, a później będzie jeszcze coś innego, ale co jakoś nawiąże do tego, by chronologicznie było wcześniej. Prywatne rzeczy związane z jej rodziną, kim byli jej rodzice, gdzie mieszkała i później gdzie się kształciła, pracowała. Następnie informacje o jej pracy naukowej i to jest jej życiorys. I zobaczcie, wszędzie są przypisy, które nas przekierowują do konkretnych publikacji. Jak sobie najedziecie, to widzicie te przypisy i ich lista jest na samej dole. Super ważna sekcja, bez której nie może być żadnego hasła. Musisz mieć potwierdzenie informacji, które tutaj piszesz. To musi być uźródłowione. To nie może być tak, że usłyszałaś to od babci, albo powiedział ci kolega, albo to jest miejsce, gdzie ty publikujesz wyniki swoich badań. Muszę mieć jakieś potwierdzenie informacji i coś innego, coś zewnętrznego, publikacje, książki albo strony internetowe muszą mi potwierdzać te informacje. No i tych przepisów, jak widzicie, tutaj jest kilka, ale też widzimy, że przy danym numerku są literki. Jeżeli jest kilka tych literek, to oznacza, że dany przepis był użyty w tym haśle kilka razy. I zobaczcie, na przykład tu się czwórka pojawia, ale też tu się czwórka pojawia. Nie ma potrzeby kilka razy na nowo pisać tego samego przypisu. Po prostu można w kilku miejscach wstawić do tej publikacji, do której już się raz odwołaliśmy. Sekcja linki zewnętrzne. Tutaj można wrzucić podlinkowany film z YouTube'a, jak jest wywiad z daną osobą. Albo jak są hasła o filmach, to tutaj są linki do zewnętrznych baz filmów. Też bardzo ważna rzecz to kategorie. Ja mówię, że kategorie to są takie worki, do których ci pasują te hasła. Takie szufladki. Czyli jak myślisz sobie o Grażynie Dąbrowskiej, to do jakich kategorii można ją przyporządkować? Do ludzi, którzy się urodzili w tym roku. Do ludzi, którzy zmarli w tym roku. To są takie podstawowe kategorie, jeśli chodzi o biogramy. Może być tak, że kategoria ludzie związani z jakimś miejscem. Każda nagroda może być takim workiem. O, laureaci Nagrody Kolberga. Jak ja sobie teraz kliknę tutaj, kliknęłam sobie laureaci Nagrody Kolberga, to zobaczcie, wchodzę w tę szufladkę i wchodzę w ten worek, gdzie są wszyscy ludzie, którzy też mają takie oznaczenie. Też są wpisani do kategorii laureaci Nagrody Kolberga. Kliknęłam na tę kategorię, bo ona mnie interesuje. Ja mogę sobie poczytać o innych ludziach, o na przykład o profesorze Pokropku, bo on też jest w tym woreczku. Te kategorie są super ważne, bo ja właśnie przeszłam sobie od Grażyny do Mariana i bardzo często przez te kategorie trafia się na inne hasła. One są takim łącznikiem. Są bardzo ważne, żeby wasze hasło było w jakiś sposób wyszukiwalne.